szafki. Witam w Historii bez kitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Moim dzisiejszym gościem jest profesor Andrzej Paczkowski, historyk, profesor nauk humanistycznych, ale także alpinista. Były alpinista. Były alpinista. Panie profesorze, Stanisław Mikołajczyk, postać wielowymiarowa. Chciałabym dzisiaj o nim porozmawiać. Skąd on się wywodził? Jaką pozycję zajmował w ruchu przedwojennym, w ruchu ludowym? No, wywodził się z rodziny chłopskiej, z Wielkopolski. Rodzice, głównie ojciec, wyemigrowali do Nadrenii za chlebem, tak jak bardzo wielu Polaków z tego zaboru pruskiego tam wyjeżdżało. Także Mikołajczyk urodził się w Niemczech. Ale no, po zebraniu jakiejś tam pewnej kwoty pieniędzy, jeszcze przed, to był 1901 rok, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, rodzina wróciła na stare ziemie, kupili jakiś tam kawałek gruntu, no i Mikołajczyk był wiejskim chłopakiem. Jako młody człowiek bardzo uczestniczył w Powstaniu Wielkopolskim, miał wtedy 17 lat. Później w wojnie polsko-bolszewickiej, ale zawsze jako szeregowy. I z tego, co pisał, wynikało, że nigdy do nikogo nie strzelał. Po prostu był w wojsku. No, co on tam robił, to trudno określić. I dosyć wcześnie no, wykazał się pewnymi ambicjami, zawziętością. Chociaż skończył tylko jakby szkołę powszechną, podstawową. Zapisywał się na kursy fachowe, rolnicze. Ukończył taką szkółkę właśnie dla, no, coś odpowiednik gimnazjum w mieście. I był także aktywny społecznie. Zaczął działać w środowisku młodzieżowym. Był jednym z założycieli Wielkopolskiego Związku Młodzieży Wiejskiej. Potem przez dwie kadencje był nawet prezesem tego związku, który był dosyć dużą organizacją. Wstąpił też do Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast. O jego, że tak powiem, nowoczesności może świadczyć fakt, że nauczył się prowadzić samochód. I kiedy co Witos, w tamtych latach nie było takiego no, nie było. Oczywistości. Oczywiście w domu nie mieli samochodu, ani nawet traktora chyba. Kiedy na początku lat 20. Witos odwiedzał Wielkopolskę, to przez pewien czas Mikołajczyk był kierowcą samochodu, w którym Witos się przemieszczał. No ale to nie ta znajomość pozwoliła mu jakby zrobić polityczną karierę, bo to była rzeczywista aktywność na tym środowisku młodzieży wiejskiej i w PSL Piast, który przeżywał tam akurat w Wielkopolsce dwa kolejne prosanacyjne rozłamy. I w 1930 roku Mikołajczyk został posłem na Sejm. Był najmłodszym posłem. I jak to często bywa z najmłodszymi, to został sekretarzem klubu, no bo taki trochę sprzątnij, pozamiataj, napisz, przepisz, zanieś, przynieś. Ale bardzo szybko okazało się, że on swoimi umiejętnościami, inteligencją i ambicjami no, wychodzi daleko poza taką czysto techniczną rolę i stał się rzeczywiście działaczem już wtedy, działaczem politycznym, posłem aż do 1935 roku. W 1935 roku Ruch Ludowy zbojkotował wybory, więc on już nie startował. Wtedy, kiedy Mikołajczyk został posłem, nastąpił proces jednoczenia się Ruchu Ludowego. Czyli trzy największe partie chłopskie, PSL Piast, PSL Wyzwolenie i Stronnictwo Chłopskie, połączyły się w Stronnictwo Ludowe, co oczywiście takim młodym, ambitnym i dosyć błyskotliwym działaczom jak Mikołajczyk dawało dodatkowe,
dodatkowe szanse, no bo ci mniej znani nie budzili kontrowersji wśród dawnych konkurentów. No? Mikołajczyk szybko wszedł do centralnych władz Stronnictwa Ludowego, został członkiem Naczelnego Komitetu Wykonawczego, wiceprezesem i jego pierwsza taka duża praca polityczna to był rok 1937. Nie był wtedy już młodzieniaszkiem. Miał 36 lat. I wielki strajk chłopski. Prezes partii Wincenty Witos był na emigracji w Czechach. I zlecił Mikołajczykowi poprowadzenie tego strajku, który zresztą głównie rozgrywał się na terenie dawnej Galicji i centralnej Polski, w mniejszym stopniu Wielkopolsce, no ale Mikołajczyk był wtedy jako wiceprezes urzędujący w imieniu stronnictwa, wyprowadził ten 10-dniowy strajk, który został stłumiony przez wojsko. Tam było 40 kilka osób zabitych. Nawet nie policja, tylko wojsko po prostu uczestniczyło w rozbijaniu tego strajku. No i to oczywiście nie to, że strajk zakończył się śmiercią tylu osób, ale to, że Mikołajczyk go prowadził, no... Było pewnym punktem zwrotnym. No, wypromowało go na następcę Witosa. Był młody, energiczny. Miał także za sobą takie społeczne poparcie w samej Wielkopolsce. Mianowicie przez kilka lat był prezesem Wielkopolskiego Towarzystwa Kółek Rolniczych, do którego należeli także ziemianie. W dużej konkurencji ze Stronnictwem Narodowym i z Piłsudczykami Mikołajczyk po prostu wygrał wybory na walnym zjeździe, więc no to dawało mu tą taką mocną pozycję. Pisywał w prasie ludowej, no był autorem między innymi artykułu o granicy na Odrzejnysie. Jeszcze w końcu lat 30. o tym pisał, bo to było w programie Ruchu Ludowego, więc dosyć ważny element. Kiedy wybuchła wojna, Mikołajczyk został zmobilizowany do wojska jako szeregowiec. No ale znów nie, tak powiem, nie uczestniczył w walkach. Był w jakiejś formacji łącznościowej, która no, przesuwała się bardzo szybko na południowy zachód i razem ze swoją jednostką przeszedł granicę węgierską na Ukrainie Zakarpackiej. Tam była wspólna granica polsko-węgierska wówczas. I był internowany na Węgrzech, skąd po kilku miesiącach wydostał go Paryż, czyli tworzące się wówczas władze emigracyjne Rzeczypospolitej, bo jednak był osobą dosyć ważną z uwagi na pełnione funkcje partyjne. Ponieważ Stronnictwo Ludowe wchodziło do koalicji rządu generała Sikorskiego, no więc działacze Stronnictwa Ludowego byli tam niezbędnie potrzebni. Mikołajczyk przedostał się do Francji i został członkiem Rady Narodowej, czyli takiego quasi-parlamentu emigracyjnego, którego przewodniczący był Ignacy Paderewski, wówczas już u schyłku życia, a Mikołajczyk był wiceprzewodniczącym. Tak jak za Witosa był w SL-u, tak tutaj w Radzie Narodowej i w zasadzie prowadził tą Radę Narodową. Politycznie był dosyć bliski Sikorskiemu. W każdym razie w konflikcie między Sikorskim a Piłsudczykami, bo to był ten główny obszar konfliktu politycznego na emigracji, Mikołajczyk twardo stał po stronie Sikorskiego we wszystkich kryzysach rządowych, które miały miejsce. No, oczywiste więc jest, że wszedł także do rządu.
przestał być członkiem Rady Narodowej, no bo nie można było łączyć tych funkcji, został ministrem spraw wewnętrznych. No ale oczywiście nie od spraw wewnętrznych na emigracji, tylko to było dosyć ważne ministerstwo łączności z krajem cywilnej, bo była wojskowa, a drugą ścieżką była łączność cywilna. To już się dzieje w Londynie? No, w tej poklęsce Francji zdołał się przenieść do Anglii. Był w Londynie, ponieważ popierał Sikorskiego w jego głównych konfliktach. Najważniejszy był w 1941 roku na tle porozumienia Sikorski-Majewski, czyli ugody ze Związkiem Sowieckim, co spowodowało między innymi wypuszczenie z więzień i z łagrów prawie wszystkich Polaków, którzy przeżyli w tych więzieniach i łagrach. No Mikołajczyk bardzo energicznie i tak twardo popierał Sikorskiego. W związku z tym został takim wicepremierem. Takiej funkcji jakby formalnie nie było, ale był na przykład pod nieobecność Sikorskiego. On prowadził posiedzenia rządu, więc jego pozycja była tam dosyć mocna. Towarzyszył Sikorskiemu w jego pierwszej podróży za Atlantyk. I w 1943 roku po tragedii gibraltarskiej został premierem. W jednym z najgorszych okresów w dziejach Polski, przynajmniej Polski nowoczesnej, dwudziestowiecznej, ponieważ w 1943 roku Niemcy ujawnili zbrodnię katyńską i Związek Sowiecki zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską, a i ta cała umowa zawisła w powietrzu, prawda? Armia generała Andersa zdołała się wcześniej jeszcze ewakuować ze Związku Sowieckiego, ale i tak zostały tam setki tysięcy Polaków. No i przede wszystkim problem terytorialny był. Polska stała się wrogiem Związku Sowieckiego, będąc sojusznikiem sojuszników Związku Sowieckiego, czyli wielkich mocarstw. Mikołajczyk. No właśnie, a jaką postawę zajął Mikołajczyk w tych pertraktacjach? Mikołajczyk, tak jak znaczna część działaczy ruchu chłopskiego, należała do kategorii polityków umiarkowanych, kompromisowych. Można powiedzieć, że takim pełną gębą był demokratą. To znaczy szukał porozumienia, nie szedł na wojnę, ale jak był strajk, to była wojna, to poszedł na nią. Ale uważał, że porozumienie jest czymś lepszym niż walka. A w przypadku tego konfliktu polsko-sowieckiego, no to dysproporcja sił była taka, że jeżeli się nie miało pełnego poparcia z anglosasów, no to nie było w ogóle szans wygrania tego konfliktu z Sowietami. I Mikołajczyk, podobnie zresztą jak i Sikorski w znacznym stopniu, Mikołajczyk był zwolennikiem szukania porozumienia. Z Sowietami. Z Sowietami, tak. Ze Stalinem, no po prostu. Czy to była pewna naiwność? Czy wręcz przeciwnie, czy to była takie widzenie polityki w sposób realny? Bo na przykład Cat Mackiewicz w swoich broszurach emigracyjnych z 1944 roku, no to on tam od czci i wiary tego Mikołajczyka tak ocenia, że to była naiwność, pewien romantyzm, żeby widzieć, myśleć, że z Sowietami można się dogadać. No, z pewnego punktu widzenia oczywiście Cat Mackiewicz miał rację. Zresztą główny atak na Mikołajczyka przypuścił po konferencji jałtańskiej dopiero, prawda? Nazwał go kawalerem jałtańskim. No to jest zawsze dylemat polityka środka, polityka umiarkowanego. Mikołajczyk nie wierzył, że wybuchnie III wojna światowa. Na tyle poznał anglosasów, rozmawiał
i z Rooseveltem, i wielokrotnie z Churchillem, nauczył się angielskiego, że zdawał sobie sprawę, że Anglosasi, a zwłaszcza Amerykanie, nie mają zamiaru walczyć ze Związkiem Sowieckim, zwłaszcza o Polskę. No, a Polska bez tych aliantów po prostu no, nie ma szans. Więc uznał, że konieczne jest porozumienie się, ażeby zachować coś, jakąś tak powiem, warstwę swobody, niezależności. Wtedy jeszcze nie używano tego określenia, później ono wyszło do obiegu już dyplomatycznego i politologicznego, czyli finlandyzacja. A więc kraj, który nie prowadzi jakby własnej samodzielnej polityki zagranicznej, zachowuje neutralność pełną, nie robi nic przeciwko Związkowi Sowieckiemu, a Finlandia do tej pory z Rosją ma granicę ponad 1000 kilometrów, a liczy 7 milionów mieszkańców. Natomiast Związek Sowiecki, Stalin wówczas, z dla mnie niezbyt jasnych powodów, ale zaakceptował tą neutralność i pozwolił Finom wewnątrz robić to, co chcą. Żadnej komunizacji, żadnej kolektywizacji, gospodarka rynkowa i tak dalej, przez długi czas zresztą był to dosyć biedny kraj, który zaczął budować swoje bogactwo między innymi na handlu ze Związkiem Sowieckim. No więc można powiedzieć, że Mikołajczyk w 1944 roku to była taka finlandyzacja à la lettre. No, tak on spodziewał się, że taki status może dla Polski wywalczyć. Tak to może wyglądać. Finlandia zresztą też straciła trochę terytorium. Nie tak dużo jak Polska, ale straciła też trochę terytorium. I po śmierci Sikorskiego on tą linię wyraźnie promował. W 1944 roku, tuż przed wybuchem Powstania Warszawskiego, poleciał na rozmowy do Moskwy ze Stalinem, które zresztą załatwił Roosevelt. Roosevelt się zwrócił do Stalina, żeby przyjął Mikołajczyka. No ale Stalin postawił takie warunki, że w zasadzie premier rządu Rzeczypospolitej nie mógł ich zaakceptować. Co to były za warunki? To znaczy, że żeby rząd polski powstał na bazie istniejącego już w Lublinie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, zdominowanego przez komunistów, a granica między Związkiem Sowieckim a Polską była na Bugu. To nazywano wówczas linią Kerzona, chociaż to nie jest bardzo ścisło. No Mikołajczyk po prostu uznał, że nawet gdyby jemu się to podobało, to jego kolegom się nie będzie podobało, ale on też uważał, że to jest po prostu uwłaczające. Z tego wrócił do Londynu i jeszcze liczono trochę na powstanie warszawskie, na jego sukces, na możliwości, które by to w polityce otwierało, no ale powstanie poniosło klęskę. I kiedy w październiku do Moskwy leciał Churchill na rozmowy ze Stalinem, jeśli chodzi o układ sił w Europie po wojnie, to Mikołajczyk z nim poleciał i odbył kolejną rozmowę ze Stalinem, który powtórzył to samo, co przedtem, co kilka miesięcy wcześniej. A w dodatku przy okazji tych rozmów Mikołajczyk dowiedział się, że polską granicę na Bugu to alianci już w Teheranie w 1943 roku zaakceptowali. Wrócił do Londynu, złożył dymisję swojego rządu, ale wciąż pozostawał w przekonaniu, że wojny ze Związkiem Sowieckim nie będzie. Polska tej wojny nie może wypowiedzieć, a jak wypowie, to przegra. Że trzeba szukać jakiejkolwiek możliwości, ażeby uniknąć takiej brutalnej sowietyzacji kraju. Że kresy
będą stracone w całości albo w większości. Natomiast pojawiła się wówczas koncepcja tej rekompensaty, że Polska dostanie ziemie poniemieckie na wschód od Odry i Nysy. I kiedy konferencja ałtańska przyjęła takie założenia, że w Polsce powinien powstać rząd koalicyjny z przewagą komunistów, ale z dopuszczeniem innych sił politycznych także, pod warunkiem, że rząd ten zaakceptuje granice na Bugu i jego głównym zadaniem będzie przygotowanie wyborów. To pięknie napisano w stylu czysto Roosevelta, wolnych, demokratycznych, ale tak szybko, jak to będzie możliwe. As soon as possible. I rząd Rzeczypospolitej, rząd Arciszewskiego wówczas odrzucił to porozumienie, stwierdził, że to jest nieakceptowalne. Natomiast Rada Jedności Narodowej, czyli taki quasi parlament w konspiracji działający, mimo że to było już na terenach zajętych przez Związek Sowiecki, to było Rada Jedności Narodowej mieściła się pod Warszawą. Rada stwierdziła, że musi odbyć rozmowy, musi podjąć próbę. I to byłoby dla Stalina bardzo niewygodne, gdyby konspiracyjna instytucja była partnerem jego rozmów dyplomatycznych, więc na wszelki wypadek wszystkich ich wciągnięto w pułapkę i wsadzono do więzienia w Moskwie. I właśnie powstał PAT. I z tego PAT-a za namową Churchilla wyjście zaproponował Mikołajczyk. Zaakceptował ustalenia jałtańskie, zgodził się na uczestniczenie w rozmowach i te rozmowy w Moskwie się odbyły w drugiej połowie czerwca 1945 roku. W ich wyniku powstał tymczasowy rząd jedności narodowej, w którym Mikołajczyk był wicepremierem. Premierem był ten sam, który był przewodniczącym PKWN-u, czyli Osóbka. Drugim wicepremierem, jakby partnerem Mikołajczyka był Gomułka. Obaj się szczerze nie lubili. No ale tak to wszystko wyszło. Mikołajczyk wraca do Minsk. I w końcu czerwca Mikołajczyk wraca do Polski. Jest powołany rząd jedności narodowej. Rada Jedności Narodowej, ta konspiracyjna, rozwiązuje się. A 5 lipca wielkie mocarstwa uznają ten rząd jako legalny rząd państwa polskiego. Na co Mikołajczyk liczył, wstępując do tego rządu, wracając do Polski? Znaczy, on uważa, że to jest taka ostatnia szansa, żeby coś uratować dla Polski. To, co się da. I w polityce wewnętrznej, właśnie taka niby finlandyzacja, że polityka gospodarcza, społeczna, polityka międzypartyjna, pluralizm i tak dalej będzie możliwe, a Polska nie będzie prowadziła samodzielnej polityki zagranicznej, będzie w militarnej strefie wpływów sowieckich. No i okazało się, że była to złuda, że to będzie można tak postępować. Przez 2 lata mniej więcej trwała ta walka o to, żeby coś tam wyszarpnąć. Ale trzeba powiedzieć tak, że wtedy, kiedy to się zaczynało, czyli w 1945 roku, sytuacja w środkowej Europie nie była, wydawała się, że jeszcze nie jest całkowicie zamrożona. Że są jakieś możliwości działania, pewnych odmienności. Na przykład w Bułgarii i w Rumunii były wciąż monarchie. Królowie byli, a w przypadku Bułgarii był to car.
na Węgrzech z jesienią 1945 roku odbyły się wolne wybory, do których nie dopuszczono tylko partii faszystowskiej, które wygrała partia taka jak PSL. I premierem został Nod, który był odpowiednikiem Mikołajczyka. No, po roku to wszystko na Węgrzech zlikwidowano. No ale tak sądzono, że jakaś szansa będzie, więc Mikołajczyk wrócił. No nie sam. Trzeba przypomnieć, zwrócić uwagę na to, że w latach 45-47 wróciła do Polski połowa polskich żołnierzy, którzy byli na Zachodzie, tak zwanych Andersowców czy Maczkowców. Połowa. Kilkunastu generałów, byłych posłów, polityków, pisarzy i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie było tak, że Mikołajczyk sam miał jakąś taką fantazję niezdrową, tylko po prostu on wyrażał poglądy i postawy bardzo wielu ludzi. W Polsce był przyjmowany entuzjastycznie, oczywiście nie przez Gomułkę, no ale na wszystkich spotkaniach, wiecach i tak dalej był oklaskiwany, no trochę, ponieważ był jakby wysłannikiem Zachodu, przedstawicielem Europy czy świata zachodniego. Był być może pewną nadzieją, że jednak nie wszystko stracone. I że to zapowiada, że Polska też będzie wolna. No skończyło to się inaczej, tak jak wielu zresztą przewidywało, ale nie dlatego, że Zachód przegrał wojnę, tylko po prostu jej nie wypowiedział. A jak elity rządowe, te emigracyjne, przyjęły to, że Mikołajczyk jednak zdecydował się wstąpić do rządu i wrócić? No, został po prostu jakby wypchnięty poza obręb polskich polityków i Polaków w ogóle. No, był na emigracji. Na emigracji był znienawidzony. Także zresztą w kraju były, nie mówiąc o komunistach, z innych powodów był także bardzo negatywnie postrzegany, na przykład przez cały ruch narodowy, przez całe podziemie narodowe. Co się dzieje wówczas z PSL-em? No właśnie Mikołajczyk zakłada jakby na bazie konspiracyjnego Stronnictwa Ludowego ROH, nowe stronnictwo, Polskie Stronnictwo Ludowe. To jest lato 1945 roku, które bardzo szybko staje się największą partią polityczną w Polsce, która ma komórki organizacyjne także w niektórych fabrykach. Skąd taka popularność? No bo on przedstawiał tą nadzieję Zachodu, że skoro Zachód przysłał go tutaj, no bo tak część ludzi to odbierała, to znaczy, że ma jakiś pomysł na to, co zrobić w Polsce. I że on jest jakby zapowiedzią tego, że Zachód wesprze także zbrojnie i Polska odzyska niepodległość. Niektórzy myśleli, że łącznie z kresami wschodnimi, nie odnając zachodnich, czyli będzie Polska od Smoleńska do Szczecina. Więc ci, którzy jakby zarzucali mu naiwność czy wręcz zdradę, no w pewnym sensie mieli rację, no bo Mikołajczyk przegrał. W 1947 roku, jak Stalin zaczął w całym bloku, już utworzonym bloku wschodnim, przykręcać śrubę, kiedy aresztowano przywódców chłopskich w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i w Polsce komuniści przygotowywali taką prowokację wobec Mikołajczyka i planowali jego też aresztować, a ci przywódcy bułgarscy i rumuńscy stracili życie.
już w 1947 roku. No to Mikołajczyk uznał, że przegrał, że dalsza jego obecność w Polsce będzie i dla niego, i dla całego ruchu ludowego raczej miała negatywne konsekwencje i w związku z tym zwrócił się do Anglosasów i w październiku 1947 roku Anglicy i Amerykanie zorganizowali mu nielegalny wyjazd z Polski. Mikołajczyk był na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Miał tam dosyć dobre kontakty. Założył taki Komitet Narodowy Polski, w którym zgromadzili się nieliczni przedstawiciele takich centrowych partii, podobnych trochę do PSL-u. Był działaczem międzynarodówki chłopskiej, takiej międzynarodówki kapitalistycznej, jeśli tak można powiedzieć, czy zachodniej. Jeździł po świecie, wygłaszał odczyty. Był jednym z jakby animatorów czy inicjatorów, osób popierających utworzenie Radia Wolna Europa. W 1956 roku jego nazwisko się pojawiło znów. Nawet Chruszczow groził Gomułce, że Mikołajczyk wróci do Polski. No ale nie miał żadnej konkretnej oferty. Pozostał na emigracji, był coraz bardziej izolowany, bo jednak centrum tej emigracji to był Londyn. To byli ci, którzy go nigdy nie lubili, dla których był przeciwnikiem politycznym. I zmarł w 1966 roku. Jak oceniać tę postać? No, to jest tak, że właściwie trudno powiedzieć o wybitnych. Był na pewno wybitnym politykiem, przynajmniej na skalę polską. To jest pewne. A może nawet na skalę środkowoeuropejską. Był, jak na chłopaka ze wsi, był dosyć wyjątkowy, chociaż nie brakowało wybitnych synów wsi, choćby Witos, jego patron, też był chłopem. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że on zostawił pewien spadek jakby taki intelektualno-polityczny. To znaczy, że szukanie porozumienia, szukanie ugody, działanie ewolucyjne, a nie rewolucyjne, ma znaczenie pozytywne, że jest lepsze niż gwałtowny przewrót, niż wojna. Mimo że ta jego koncepcja finlandyzacji, no jednak... No tak, no. Mhm. Finom się udało. Spaliła na panewce, jeśli chodzi o Polskę. Innym się nie udało, ale ten zamysł, żeby próbować do ostatniego momentu, szukać jakiejś możliwości, a nie obrażać się na rzeczywistość, odrzucać ją, bo to może prowadzić po prostu do pustki. Albo w bardzo, tak powiem, negatywne, przyciągnąć negatywne konsekwencje. To jest zresztą moje osobiste, dosyć subiektywne przekonanie. Kiedy jak pisałem książkę, biografię Mikołajczyka, to było w końcu lat 80., a przedtem napisałem taki duży artykuł w tygodniku Solidarność, który masakra w cenzurze była tego artykułu, to ja tak uważałem, że KOR, Solidarność, ta ewolucyjna droga, to jest właśnie jakby pewna konsekwencja myślenia Mikołajczyka, że w polskiej kulturze politycznej była nie tylko powstania, nie tylko rewolty, które niekoniecznie się udawały, ale prawda? Także taka praca organiczna, ewolucyjna, budowanie stopniowo jakichś nowych sytuacji. I dlatego dla mnie on jest bardzo ważną postacią, ale wiem, że dla bardzo wielu, zwłaszcza radykałów, jest negatywną postacią. Jest takim wzorem
negatywnym. Zdrajcy. No właśnie, zdrajcy, odstępcy, którzy sprzedał, chociaż nie zarobił na tym, no ale sprzedał i tak dalej, i tak dalej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskidu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabeskidu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabeskidu. Bądźcie z nami.